Jakie emocje po występie? Emocje są wielkie. Jest to koncert, który zakończył nasz sezon tegoroczny. Każdy koncert jest dla nas bardzo wielkim przeżyciem. Przygotowujemy się zawsze długo i bardzo sumiennie pod kierunkiem naszej pani dyrygent Izabeli Gach. W okresie takim, tuż przed koncertem, mamy bardzo taki gorący okres. Ten okres mamy bardzo gorący, mamy wzmożone próby, mamy duży nacisk na emisję głosu, na harmonię, na to, żebyśmy się razem słuchali, na to, żebyśmy razem dobrze śpiewali, no i żeby te emocje, które niosą ze sobą poszczególne utwory, przekazać publiczności. Freedom is coming, oh yes, oh freedom, oh freedom, freedom, oh freedom, freedom is coming, oh yes, oh freedom, oh freedom, freedom, oh freedom, freedom is coming, oh yes, oh yes, I know. Dzisiaj mieliśmy bardzo zróżnicowany repertuar, była i muzyka wprost z synagogi, muzyka żydowska, była i muzyka gospel, muzyka sakralna, aż po muzykę taką, można powiedzieć, bardziej popularną, typu utwory Elvisa Presleya czy Leonarda Cohena. Chór pracuje od 2 lat pod moim kierunkiem i no, widzę ogromny postęp i naprawdę widzę przyszłość przed tym zespołem. Trudno okiełznać taką liczną ekipę? Nie trudno, ponieważ to są pasjonaci. Co jest najtrudniejsze w śpiewaniu w chórze? Słuchanie siebie nawzajem, słuchanie pani dyrygent, oczywiście patrzenie na tempo, wyczucie go na początku, wejście w utwór to w ogóle... Kiedy na przykład my zaczynamy utwór jako panowie, to jest nas 4 i musimy na sobie naprawdę polegać, żeby jakby wejść i równo ze sobą na odpowiedni dźwięk. Komu łatwiej w chórze, kobietom czy facetom? Wydaje mi się, że kobiet jest więcej. Właśnie kobiet jest więcej, więc łatwiej jest właśnie zgrać się głosami, ale jednak zależy to od głosu też, bo jak kiedy są wysokie dźwięki, to czasami ciężej jest, mi się wydaje, dziewczynom. Co jest najfajniejszego w śpiewaniu w chórze? To daje bardzo dużo radości tak właściwie, bo wiemy, że robimy to, co lubimy robić i że mamy możliwość w ogóle wykonywania tego, co tak naprawdę.